Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie, które we czwartek opublikowano w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie 20 września. Z nowych przepisów skorzysta nawet 800 tysięcy firm. Dzięki nowelizacji firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, albo posiadały nadpłatę, która automatycznie zaliczyła im się na poczet składek, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone. W ramach tarczy antykryzysowej ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj dla około 2 milionów firm na kwotę około 12 miliardów złotych. W praktyce ochroną objęto 6,5 miliona miejsc pracy. Kwota umorzenia byłaby jeszcze większa, ale niektóre firmy omyłkowo lub z powodu obaw opłaciły składki za kwiecień i maj, choć wnioskowały o zwolnienie za te miesiące. Przedsiębiorcy mogli starać się o zwrot nadpłaconych składek. Z różnych względów część z nich jednak tego nie zrobiła. W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po wejściu w życie ustawy. W wyniku nowelizacji nadpłaty na kontach firm w ZUS zostaną przywrócone. Wnioski o zwrot nadpłaty będzie można składać dopiero po tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy sprawę zwolnienia ze składek. Zakład poinformuje o tym na platformie usług elektronicznych lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty. ZUS rozpocznie ponowne rozpatrywanie spraw po 20 września zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem. Zakład co roku informuje wszystkich płatników o ich saldzie w ZUS. Dzięki temu mają oni pełną wiedzę na temat, czy posiadają nadpłatę, czy też zadłużenie. Po uruchomieniu tarczy antykryzysowej zakład szeroko informował, że płatnicy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek, a posiadają nadpłatę w ZUS, powinni złożyć wniosek o jej zwrot. W przeciwnym razie nadpłata pokryje należności za zwolnione miesiące. Obecna nowelizacja wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców.